zamiast kotletu. Kotletu Mołotowa. Zamiast kotletów Mołotowa. Schabowy. Kurczę, będziemy mieli teraz C4. Niech będzie. Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami kolejny odcinek z Enter the Gungeon, w którym prezentuję wam czwartą postać, a mianowicie skazaną. Skazaną, która... Zaraz zobaczycie, co posiada i czym się charakteryzuje. Może od tego w ogóle zaczniemy? Spójrzmy. Więc tak, ona ma dwa typy broni. Ma taki rewolwer budżetowy, czyli taka bardzo słaba broń, ale jednocześnie ma obrzyn, czyli półautomatyczną strzelbę. Skrócona lufa zwiększa rozrzut, ale z bliska obrzyn jest równie skuteczny, co strzelba pełnych wymiarów, tak? Do tego ma wodę ognistą, czyli koktajl Mołotowa, czyli jak rzuci, to normalnie wszystko płonie i ma też coś takiego dziwnego, denerwujące zdjęcie, nie wierzcie jego kłamstwom, pasywny, fotografia, którą skazana przyniosła ze sobą do lochu Giver. Nie mam pojęcia, co to zmienia w grze i co to upgrade'uje, ale wydaje mi się, że chyba ona miała coś takiego, że jak dostaje obrażenia, to wpada w rage i wydaje mi się, że to jest związane właśnie z... To jest związane z tą fotografią. Ale mamy dwa, jak widzicie, nic się nie zmieniło od ostatniego odcinka, mamy dwa halucyny, więc te dwa halucyny wydamy na pistolet maszynowy Thompson, żeby w ogóle coś w ogóle można co było kupić. Mamy jeszcze miotacz Gamma, w sumie mogłem kupić miotacz Gamma zamiast tego, ale dobra, wielka różnica to nie jest, bo teraz i tak pójdziemy siekać, więc i tak ten miotacz odblokujemy już na następny odcinek, także jedziemy, generujemy sobie planszę i zobaczymy, jak sprawdza się skazana w praniu. Dzień dobry, oto i skazana, a to jej podstawowy strzelający 5 sztukami amunicji rewolwerek. No i zobaczmy. Dobra, na dzień dobry od razu dużo nabojaków i chyba ani razu w nic nie trafiłem, więc chyba trzeba od razu przerzucić się na strzelbę. Proszę bardzo, ładnie, idzie z bliska. Z bliska faktycznie ubija od razu przeciwnika, nie? To jest mocno spoko. Trzeba uważać na te... Kurcze, one się same tu zabijają, widzicie, nie muszę za dużo robić. Samobójcze nietoperki. Takie sprytne dziadostwa. A masz! A masz! A masz! Dobra. Przeładujemy broń. Już przerzucimy jeszcze stół, żeby się za nim ukrywać. W razie czego? Bardzo dobre. Bardzo pomysłowe jest ten feature. Za każdym razem będę mówił, że jest pomysłowy, ale po prostu jest pomysłowy. No to dlaczego mam nie mówić, że jest pomysłowy, skoro jest pomysłowy? Wypad! Dobra, strzelbiak wybuchu. Zdobyliśmy trochę pieniędzy. Jest spoko, czy możemy zrobić szybki teleport? Możemy, żeby nie tracić czasu. Lecimy na zachód. Co mamy na zachodzie? Nabojak. O kurde, skończył mi się ten. Musiałem przeładować broń. Dostał pełną srywą w japę dostał, widzicie? A ten też dostał już w japę. Im bardziej dostają z bliska rzeczywiście, tym większe damage, no ale to naturalne jest. O! Wrzuciłem gościa do wody. Tego też wrzucimy do wody. Jestem ciekaw, że dostajemy na przykład więcej kasy za taką akcję. Dobra, mamy jeszcze trochę amunicji, nie musimy się martwić. Możemy jeszcze trochę powystrzeliwywać towarzystwa. No właśnie, woda. Nie mam pojęcia, co zmienia woda. Wydaje mi się, że to jest woda. Może to nie jest woda. Ile ich tam się zebrało? Kurczę, że ja nie postrzelałem sobie w poprzedniej rozgrywce tym moim RPG. To byłyby niezły rozpieprz tą wyrzutnią rakiet. Miałem takie fajne bronie. Trochę żałuję poprzednio, że tak wyszło, a nie inaczej. Ale cóż, trzeba grać dalej. Ta gra rzeczywiście nie wybacza błędów. Nie jest też grą super prosto, jak widzicie, więc... A, kurde, przeładowanie w takim momencie. Naprawdę? Przestań we mnie siekać? Aha. Spoko. Giń. Wszystko? Poszło. I tylko jedna monetka. No dobra, zmienimy sobie na podstawowy rewolwer budżetowy. Podstawowy rewolwer budżetowy. Co my tu mamy? Tego drania. Ten drań już padł. Jeszcze jest jeden. Aha, zmieniłem sobie przy okazji jeszcze na spluwę, nie wiem dlaczego. Na ten, powiedzmy, shotgun. Dobra, trzeba przeładować. Idziemy teraz na lewo, zobaczymy, co tu będzie. Strzelbiak! Na szczęście udało mi się go... Jezus Maria, zniszczyć zanim zginąłem. No to nie był, to nie była seria dobrych strzałów. W ogóle jeszcze ani razu nie dostałem pociskiem. Przez całą planszę udaje mi się na razie unikać dostania. To może się w każdej chwili zmienić, biorąc pod uwagę, że lama czyha. Mam trzy ślepaki. Spoko, to pójdziemy. No nie wiem, czy to wiele zmieni. Może pójdziemy teraz na północ w takim wypadku, skoro się już tutaj przeteleportowałem. Potem jest jeszcze jedna droga. O nie. O kurde. Dobra, co zmieniamy na tego? I masz całą serię.
I jeszcze raz, i jeszcze raz, i masz. Pięknie. O! I od razu żeśmy amunicję sobie zregenerowali. Pisaliście mi a propos tego, że jakbym zostawił, to przecież znowu by ten szczur dziwny, czy co tam było, i znowu by zostawił ZS. Podpis. Widziałem wśród was w komentarzach mnóstwo fajnych pomysłów na to, co ZS może znaczyć. Postaram się za chwilę przywołać część z nich, bo sobie je spisałem, bo niektóre były naprawdę niezłe. Ale pamiętam, że nawet Szynka, jak czytała te komentarze, to stwierdziła, że ZS tak naprawdę to znaczy zostaw szynkę. To mi się podobało, zostaw szynkę. Proszę bardzo, mamy serducho, ale mamy nadmiar serduch, więc nie ma problemu, zobaczcie. Tu są jakieś drzwi do sejfu, które mogę otworzyć kluczem. No tak. I znowu coś dziwnego. Jedynym słowem, które da się odczytać, jest ofiara. Czujesz się jak ślepak. Czujesz się jak ślepak. To brzmi, jakbym miał użyć ślepaka. I co, nie? Może trzeba wszystkie ślepaki tu wystrzelać. To byłoby ciekawe. Może spróbujmy jeszcze raz. Wow! Widzieliście? Może to zadziałało dlatego, że zrzuciłem wszystko, co było w tym miejscu i dostałem za to nagrodę. Nie? Bo tu widzieliście, było. Było mnóstwo takich śmieci, które zrzuciłem do wody i dostaję w nagrodę, co? C4. Przyklej i zapomnij. Czyli to jest kolejny przedmiot aktywny. Zobaczmy. C4 można zdetonować zdalnie. Przydatniejszy od standardowej bomby czasowej, ale mniej wygodny niż mina zbliżeniowa. Plastik można zdetonować w dowolnym momencie. No to wydaje mi się, że zamiast kotletów mołotowa, schabowych, kurczę, będziemy mieli teraz C4. Niech będzie! Taki bonus. Całkiem ciekawe to wymyślili. Użycie, niestandardowe użycie ślepaka. Dobra, ZS. Przykład tego, co pisaliście mi, ZS. Związek szczurów. To chyba jest najbardziej takie, powiedziałbym, że faktycznie realne, bo tam ten koleś był faktycznie podobny do szczura z mordy. O, ładnie, jednym strzałem, dwóch zdjąłem, pięknie. Tu mamy sklepikarza, więc to jeden pomysł na ZS. Drugi to zazdrosny skubaniec. Jest tak zazdrosny, że zapierdziela wszystko, tak? Zapierdziela każdy element. W ogóle jaki marazm w sklepach? Tylko dodatki? Klucz, połowa serduszka i ammo? Może mi ten klucz się przydać kiedyś tutaj. Dobra, kolejny pomysł na ZS. Dobra, może zrobimy teleport. Kolejny pomysł na ZS to złodziej skarbów. To też ma dość duży sens, w związku z tym, że oni tak zapierdzielą nam te skarby. Zaraz powiem wam więcej. Na razie idźmy dalej. Okej, granat. Muszę zobaczyć, jak te granaty się w ogóle nazywają. Mają na pewno też swoją jakąś fajną nazwę. Granaciaki na przykład, albo coś w tym stylu. Dobra, przeładowanie. Przy okazji jeszcze zmieniłem broń, tak przeładowałem. A, to jeszcze było coś wybuchowego, żeby było śmieszniej. No dobra, kolejny pomysł to zostaw szynkę. To mówiłem, ziomek szatana. To mi się podobało, ziomek szatana. Faktycznie taki, to trochę inny kolor niż szatan miał. To może dla zmyły. A masz, strzelbiaku. Jeszcze żyjesz? Taki gałgan. Wynocha. A masz, po pysku. A jeszcze raz. Pięknie, dostałem jeszcze ślepaka w nagrodę. To mamy przejście dalej. Następny pomysł to zajebiście Staszku. W sumie pasuje, albo zajebisty Staszek. To też pasuje, co nie? Mamy kolejną skrzynkę. Nie mam tylko klucza do skrzynki. Niestety wziąć jej nie mogę w takim wypadku. Mamy tu jeszcze jedno przejście. I tu mamy jeszcze jedno przejście. O, tu mamy przejść trochę. Zobaczymy, do której skrzyni najlepiej opłaci się kupić... kupić co? Do jakiej... Boże, do jakiej skrzyni należy... będzie się opłacało kupić... Powiedzmy, że ten. Tu jest boss. Kluczyk! Tak? Znaczy, tu mamy bossa. To mamy jeszcze jedno miejsce chyba. Tu jest skrzynia, tu jest jeszcze jedno miejsce. No i ostatnie ZS, które sobie spisałem, to zbierać śmieci, tak? Bez polskich liter. Też zamiast si jest sy. Zbierać śmieci, też mi pasuje. Jak macie jeszcze jakieś pomysły, co może ZS oznaczać, albo co mogłoby oznaczać, tak? To dajcie znać w komentarzach. A tymczasem ja to dalej niszczę. Jestem ciekaw, jak działa ta... Dobra, przy bossie sprawdzę, jak działa te C4. Jestem ciekaw, czy to mogę ustawić w miejscu, czy niekoniecznie. Okej, znowu coś... O, granaty! Fuck you! Wybuchł sam z siebie, całe szczęście. Dobra. Okej, czyli... A, to jeszcze nie koniec. Myślałem, że już idziemy do bossa. Tu jeszcze coś na południu siedzi. Kolejna skrzynka. I to jest skrzynka z bronią. Tak, to jest skrzynia z bronią, więc pozwólcie, że jednak ten klucz kupię. Skoro nie stać... Znaczy stać. Skoro nie mamy klucza, ale dostępny klucz jest tutaj. Klucz kupię.
i szybko się przeniosę. A widzicie, po to to jest. Teraz mogę z powrotem wrócić do tego miejsca, w którym byłem i to pozwala mi, widzicie, na szybkie podróże. Aaaa, nie ma broni, ale za to jest dodatkowe serce. Kabura na serduszko noszona na rękawie, mamy o jedno serce więcej. Zauważcie, że w tej rozgrywce chyba nie straciłem jeszcze nawet pół serca, więc w ogóle na jakimś mega mocnym, zaawansowanym badasie jadę. Więc nie wiem, co jest w tym miejscu. Już nie mam odpowiedniej ilości kluczy, żeby sprawdzić, co jest w tamtej skrzyni. Ta skrzynia zostaje, niestety. No i nie mamy żadnej lepszej broni, oprócz tego, że mam po prostu obrzym. Także zobaczymy. Będę musiał zasuwać... O Jezus Maria, niedobrze. To jest ta cholerna kuropatwa zmutowana. Dobra, zmutowana kuropatwo. Może nie być łatwo, będę musiał chyba użyć C4 na ciebie. Mi coś wydaje. Gin! Dobra, możesz sobie strzelać. O kurde, o widzicie? O! Rzeczywiście jest czerwona, jak dostaję w papę, nie? O kurde, znowu dostałem. No i pytanie, czy ten cholerny... No właśnie, nie cierpię tego... Nie mogę stać blisko. Czy tak naprawdę moja broń jest kijowa tutaj. Bardzo kijowa, dobra. Jak widzicie, przez to właśnie, że... Jezus Maria, jaka sraka tu jest! Ach! Zaraz sprawdzę, czy mogę użyć te C4. Dobra, może rzucimy. Okej, C4 tu postawiłem, może się uda go użyć jakoś. O nie! Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gin! Kurde! Muszę to odpalić ją, jak tylko, kurczę, podejdzie bliżej. Okej, podeszła bliżej! Odpaliłem! Dobra, chyba dostała trochę. Papkę. No nie, jedno serce. Jesus! Zobaczcie, jaki ten... Nie cierpię tego. Nie cierpię tego wroga. Nie cierpię tego bossa. Zobaczcie, miałem 4 serca i ledwo, ledwo to przeżyłem. A żeby było ciekawe, jak zabije się mewę, to zobaczcie, te ptaki ją rozdziobowują i zabierają stąd w cholerę. O rany. No nie było łatwo, ale mam w nagrodę 1,5 serca, więc mam łącznie 2 i jakąś zajebistą broń. Karabin hegemonii, niezwykle precyzyjny. Okej, precyzyjny karabin hegemonii mam, więc może pożyjemy trochę dłużej. Udało się na szczęście przejść dalej. Teraz mam kasę, ale już nie mam jak kupić klucza, więc po prostu sobie stąd idę. Idziemy na kolejny poziom, moi drodzy. Dzień dobry. Lecimy na poziom numer 1, z tego co kojarzę, tak? Bo zaczynamy od zera. Ledwo, ledwo. O kurde, ledwo, ledwo. Nie cierpię tej mewy, bo ona naprawdę jak wypuści taką srywę, to bardzo ciężko jest się od niej uchronić, jak nie ma żadnych osłon. A nawet jak są osłony w postaci takiego stołu, to i tak jest ciężko. No więc właśnie, jakim cudem wtedy mogłem zejść, a teraz już nie mogę, może muszę... Właśnie, musiałem poczekać, aż ona sobie zjedzie. Zobaczymy, czy ten koleś dalej będzie ode mnie chciał 3 klucze. Tak, 3 klucze i 120 golda nadal chce skubaniec. No dobra, tylko pytanie brzmi, czy ja mogę spaść jeszcze niżej? Bo to jest dla mnie interesujące, czy ja tu mogę spaść? Nie, tu jest, widzicie, osłonka, czyli tu już nie mogę spaść, tu już jest nie do ruszenia, dziadostwo. Dobra, lećmy zatem, o nie. Nie cierpię tego. Niezwykle precyzyjny. No nie wiem, jak on jest precyzyjny. Okej, no dobra. Powiedzmy, że trochę był precyzyjny. Czy to już jest koniec? Zabiłem? A, czyli nic nie wypadło po prostu. Spoko. Jeszcze wywrócę stół, bo się wkurzyłem, nie? Spoko. A... O Jezu, co to? Okej, pierwszy raz widzę... Ehe, czyli to jest już taka trochę... skilluwa, widzę. Dobra. Oj. Dobra. Hops! O kurde, muszę dostać się do tamtego wyjścia. Hops! Dobra, zasuwamy. Dam radę? Dam radę, świetnie. Mam nadzieję, że tu nie było żadnych bonusów, które pominąłem. Na pewno nie chcę tam wracać. O, zapomniałem zrobić... O tego. Okej, zginął. O nie, 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 ten kurde skubaniec. Dobra, prawie chciał mnie zdziabać, ale mu się nie udało. Dobra. Uff! Żyję. Teraz zobaczę, czy to jest przejść tajemnych. Sprawdźmy, co jest tutaj. Ło! Mogę C4 zostawić też, ale w sumie nie wiem, jak mi się to ma przydać teraz. Dobra, na razie niszczymy. O Jezu, te pociski strasznie srają. Ale dobra, usunąłem je zanim zdążyły się tak naprawdę rozkręcić, więc jest dobrze. Jeszcze go mam cały czas, to C4. Dobra, gościa zdjąłem. Uhuhu, teraz przyładuję broń. Gdzie jesteś? Jak skubańsko się schował tam na brzegu. Dobra, a jeszcze jeden. Uj, tu jeszcze jeden. Dobra, poginął. Okej, spoko, luz. A masz. Dobra,
Poginęło towarzystwo, mam połowę amunicji. Mam nadzieję, że jakieś ammo zdobędę po drodze. 43. Okej, okay, dobra, zobaczymy, co jest tu. Nie mam kluczy! O kurde, nie mam kluczy, faktycznie, nie sprawdzę, co tu jest. Potrzebuję sklepikarza i kluczy, albo w ogóle potrzebuję kluczy ogólnie. Albo jakiegoś wytrychu. Dobra, pyk! Pyk! Oj, dostałem. Ojojoj, to niebezpieczne tu jest, że to jest tyle tych wybuchowych. To się może przydać później, chyba że oni sami w to trafią, jak widzicie. To jeszcze nie koniec! I jeszcze ten... kurde... kostka niepokoju, kostka Rubika i jeszcze słoneczko. Dzień dobry. A masz! Dobra. Wszystko? Wszystko, bo zaczęło do mnie lecieć. Zaczęły do mnie lecieć pieniądze, więc wszystko. Okej, mamy sklepikarza, tylko nie wiem, czy bardziej nie zainwestuję. Mamy mapę, o kurde. Bardziej nie zainwestuję w serce niż w życie. Cały czas ta pierwsza spłonka jest dla mnie zagadką. Mały bombardier to taka nowa broń. Mamy mapę za 42 golda, to trochę za dużo. Serduszko. No w sumie, jeżeli chcę pożyć dłużej, to rzeczywiście serce się przyda. Mam 15 golda, może jeszcze uda mi się zebrać na coś tutaj. Choć akurat nie jestem pewien. Tam widzę, że jest... Okej, okay, a dobra, teraz pytanie brzmi, czy ja mam coś, żeby móc tutaj mu oddać. Ołtarz jest pusty, nie rób nic. No nie wiem, czy na ten na ołtarz trzeba na przykład coś wyrzucić, z ekwipunku, czy opcja dialogowa będzie dostępna w odpowiednim momencie. Tu jest chyba ten koleś, który zbiera rzeczy. Tylko czy ja mu chcę coś oddać? Wszystkie z tych broni mogą się przydać. Niekoniecznie chcę mu nic oddawać. C4 też mi się przyda. Więc zostawiamy. Dobra, to gdzie teraz idziemy? Idziemy tu z powrotem. To jest takie miejsce, gdzie były cztery wyjścia. To grze, dzień dobry. Kogo my tu mamy? Znowu ten cubical jeden. Dobra. Cubical, co robi muzykal? Muzykal. A ty. A ty. Dobra, dostał teraz ode mnie. A masz. Zmienimy z powrotem. No może nie na budżetowo, może jednak na to. Okej, okay, spoko. Koniec? Koniec, dobra, idziemy dalej. Mam 81 strzałów, czyli niezbyt dużo. Ale tak będę musiał, jak znam życie, przejść na moją strzelbę. Niezwykle precyzyjny, jaki on jest precyzyjny? Nie widzę, że on jest precyzyjny. Jest klucz! Jest klucz, jest dobrze. Mamy tam jedną skrzynkę, pamiętam, do tego klucza, ale jak znam życie, to nie będzie jedyna skrzynka. Okej. Okay. Samobójcy? Ubici? O, ubicie, to nie koniec jeszcze. Jeszcze nabój. I granat. I drugi granat. I pewnie jeszcze jeden nabój. Gin! Huh! Dobra, kolejny zestaw pieniążków. Mam ile strzałów? 37. Kurde, niewiele. Przydałaby mi się amunicja. Okej, okay, wyrzuciłem stół. Sam w ten stół ładuję teraz, żeby było ciekawiej. Zginął, dobra, o Jezu, dobra, zmieniłem broń. Dobra, jeszcze raz zmienię. Nie tak zmieniłem, jak chciałem. O, niedobrze. Czas się stąd usuwać, bo tu jest już gorąco. Dobra, zmieniam broń na... Niech będzie na moją strzelbę, bo mam mało... O, ubiłem gościa. Dobrze, mam mało amunicji, bardzo mało. Zostało mi tylko niecały magazynek też tutaj. Także rzeczywiście... Okej, tu jest boss. Spoko. No wszystko mi się niemalże pokończyło. Lepro chce odkryć całą planszę, zanim zdecyduje się, którą skrzynię chce otworzyć. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest całkiem mądre. O nie... To chyba najgorsze, co mogło mnie teraz, co się mogło teraz zdarzyć tu. Okej, okay, dobra. Dobra, zginęło. Uff. Zobaczcie, jest ten klucz. Jest magiczny klucz. O kurde. Ten klucz, który już otwierał jedną z celi. Może uda mi się kogoś znowu uwolnić. To byłoby mega. Bo zobaczcie, ja jeszcze nie odkryłem całej planszy. Może gdzieś będzie ta cela. Na razie muszę rzeczywiście strzelać tym. Muszę uważać, bo tam coś zaraz wybuchnie. Gin! Ty dziadu! Muszę zniszczyć tego małego! Wiedziałem! Wiedziałem, że dostanę. Jak źle to wykalkuluję. Kurna. Gin! Huh. To jeszcze nie koniec odkrywania planszy, ale moje życie jest już po prostu... Na wykończeniu jest kolejna skrzynka! O! I tu jest, moi drodzy. Tak. Kogoś znowu uwolnimy, zobaczcie! Znowu uwalniamy jakiegoś typa. Okej. Okay. Zobaczmy, kogo uwolniliśmy tym razem. Oho, nareszcie odzyskaliśmy wolność, niespodziewany i zabawny obrót spraw. Dobra robota, jesteśmy pewni, że jeszcze się zobaczymy. Idziemy, Sługusławie. Wygląda trochę jak... Jak, kurde, dzwonnik z Notre Dame. Z lekkim, jakby... przerostem pleśni nad treścią. Wracaj do swojej misji, my udamy się do wyłomu. Odblokowałem nową postać, nie mam pojęcia, co ona robi i do czego ona służy. I co dzięki niej zdobędziemy? W każdym razie mamy kolejną
postać odblokowaną, a tu mamy kolejną broń. I oczywiście zainwestuję. Aha, nie zawsze broń. Broń albo przedmiot, widzę. Nie, jest! Mega ręka! Okej, ładuję. Mogę strzelać... Okej, mogę strzelać powoli. Mogę strzelić z przyciśnięciem, tak? Z przytrzymaniem. Zatem broń, która się ładuje. No nie mam niestety... Kurczę, nie mam już kluczy. Zobaczcie, tu jest coś narysowane. To tak jak... Aha, to chyba jak spadliśmy tutaj... Tak, jak spadliśmy w dół tej windy, to to się tu pojawiło, więc spoko. Ale widzę, że wszystko podkrywane. I mamy kasę 42. Czy ja mogę coś kupić za 42? Serduszko może kupić? Ja już kupiłem serduszko. Kupiłem już serduszko, niedobrze. Za 42 mogę kupić mapę, która niewiele mi już zmieni teraz. Mogę kupić klucz. Kupuję klucz. Kupuję klucz. W takim wypadku zerkniemy, co jest w tej skrzyni zatem. Może będzie coś przydatnego, na przykład amunicja, to byłoby super. Nie! Jakiś przedmiot. Co to jest? Papryczka Lohugiver. Uff, jak gorąco. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Czy to mnie chroni od ognia? Zadaje obrażenia pobliskim wrogom! Ta papryczka jest tak ostra, że zadaje obrażenia osobom postronnym. Okej, okay, to mi się podoba, jest dobrze. No dobra, moi drodzy, zatem wszystko, co mogłem zrobić, zrobiłem. A zatem czas na kolejnego bossa. Teraz poszło mi dość dobrze. Ale mam zaledwie jedno serce, więc ta walka z bossem może zakończyć się szybko. Zobaczmy, jaki mam... No właśnie, karabin hegemonii niestety nie ma już prawie w ogóle amunicji. Nie udało mi się do niej zdobyć więcej amunicji. Dobra, mamy jakiegoś przeciwnika, którego nie znam. Co to jest? O nie. Co? Givergona, przeklęta Giver Wiedźma. Czy coś takiego. Okej. Okay. Gdzie ona się pojawi? Wow, wow. No, chyba kogoś gnie. Czy to będzie mnie otruwać? O Boże, to mnie otruwa. Jezus Maria, znowu jakieś przeklęte strzały. Dobra. No, dostaję teraz niezłą syrywę ode mnie. O Jezus Maria. Jakiś kurde syreni śpiew czy coś. Dobra, muszę uciekać. Wystrzeliłem niestety gdzieś jakaś fala może odpychająca. O nie! Kurczę, a wydawało mi się, że zdążę zrobić unik. Ale lama. W tak bezsensowny sposób. Huh. No ale rzeczywiście, zobaczcie, ta rozgrywka była dość intensywna. Rozgrywki w Enter the Gungeon naprawdę są niezłe. Są szybkie, są intensywne, są bardzo, ale to bardzo wartkie. I to mi się naprawdę w tej grze podoba. I każda rozgrywka faktycznie, biorąc pod uwagę zróżnicowanie przedmiotów, jest inna. Co też jest wielkim plusem tej gry. Bardzo mi się ta gra podoba. Wydaje mi się, że na pewno zagości jeszcze kilka odcinków z tej gry na kanale. Tymczasem, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. A ja... Już tuż przed zakończeniem tego odcinka, przed wysłaniem Wielkiej Piony, sprawdzę jeszcze, tą samą postacią niech będzie, gdzie pojawił się ten nowy człowiek. Pytanie brzmi, czy on nie pojawił się przypadkiem z drugiej strony. A tutaj się pojawił typ. Zobaczymy, co on potrafi robić. Hej! Szlachetna dusza zamknięta w tym więzieniu ciała jest ci wdzięczna. Jak już odpoczniemy, zaczniemy ponownie zwiedzać Lohugiver. Znajdź nas, a może się okaże, że mamy podobne zainteresowania, a teraz daj nam odpocząć. Czyli to jest koleś, którego pewnie będziemy znajdować podczas eskapad i być może on nam będzie coś, nie wiem, coś boostował, może będzie miał coś na sprzedaż, może coś nam będzie giftował. Nie mam pojęcia, zobaczymy to w praniu tak naprawdę. Także ja wam pięknie dziękuję, Wielka Piona, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku z Enter the Gungeon już niebawem. Cześć!